W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o naprawdę świetnych kremach na zimę, więc jeżeli tylko szukacie czegoś, co przyniesie Wam ukojenie, komfort, naprawdę mocne nawilżenie, no to zapraszam serdecznie przed ekrany, weźcie sobie coś dobrego, czy to do przechrupania, czy do popicia i będziemy rozmawiać na temat naprawdę fajnych kremów, które rekomenduję, żeby spróbować sobie zimą. Natomiast na samym wstępie chciałabym przypomnieć, że jeżeli słyszeliście taki mit, że zimą nie należy stosować kremów, które są oparte na bazie wody, ponieważ one będą na skórze zamarzać i przez to na przykład popękają naczynka i skóra będzie sucha i coś się z tą skórą będzie działo, no to nie, chciałabym przypomnieć, że tak nie jest, ponieważ nasza skóra zawsze ma stałą temperaturę i nie ma możliwości, by cokolwiek, co nakładamy na twarz, takiego jak krem, nam zastygnęło i zamarzło. No naprawdę nie wiem, w jakich warunkach naprawdę mroźnych musiałybyśmy być, żeby do czegoś takiego doszło, więc nasza skóra jednak oddając ciepło sprawia, że nic nam na tej skórze nie zamarza, a ponadto jeszcze zanim my te nakładamy krem na twarz i wychodzimy na dwór, to zazwyczaj mija no przynajmniej 10 minut i uwierzcie mi, że w tym czasie woda z kosmetyku odparowuje. To uczucie, kiedy macie po nałożeniu kremu, że ach, krem się wchłania, to jest kwestia nie tylko wchłanialności kosmetyku, ale właśnie również uciekania wody z formulacji, która jest po prostu rozpuszczalnikiem dla substancji aktywnych, a ta woda w żaden sposób ani na skórze nie pozostaje, ani się w nią nie wchłania. Nie, jeżeli chcemy zadbać o nawilżenie skóry, to trzeba wodę wypijać, a kosmetyki używamy po to, by hamować utratę wody z naskórka, by wiązać tą wodę w naskórku, ale nie dostarczamy wody wraz z kosmetykami. Na ten temat macie też u mnie na kanale osobne filmy, więc już nie będę robiła takiego wstępu teoretycznego, tylko przechodzimy do tego, co dla Was przygotowałam i pewnego rodzaju nowością na rynku, o której chciałabym wspomnieć, ponieważ uważam, że jest bardzo wyróżniająca się. To jest odżywczy krem regenerujący marki Inimini. To jest totalna nowość. Kosmetyk ten otrzymałam w paczce PR-owej. Ogólnie wszystkie, jeżeli są jakiekolwiek współprace, sprawdźcie sobie opis poniżej, tam będziecie miały linki do tych kosmetyków, które Wam się pokazuje, no i tam też wyszczególnione, czy któryś dostałam w ramach jakiejś współpracy, czy coś. Wszystko będziecie miały w opisie pod filmem, żeby nie przedłużać. Więc jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to jest to krem, który w ogóle ma całkowicie inną formulację niż takie standardowe kremy. No bo zazwyczaj, kiedy myślimy o kremie, to on ma taką formulację, która jest w miarę dobrze wchłanialna. Niektóre bardziej, niektóre mniej, w zależności od tego, czy dobieramy sobie kosmetyk bardziej do skóry tłustej, mieszanej, normalnej, suchej, no to wiadomo, te kremy są bardziej, mniej wchłanialne, ale ogólnie takie wchłanialne są i czasami zostawiają jakiś lekki film, a czasami nie, ale ogólnie wiecie, no krem ma być dobrze wchłanialny. Tu formulacja jest bardzo zimowa. Ona nie jest tłusta, ale jest gęsta i jest treściwa i tuż po rozsmarowaniu zostawia na skórze lekki, nawet nie powiedziałabym lekki, ona zostawia wyraźny, może nie tyle mega tłusty, ale taki odżywczy film. On w przeciągu pół godziny, 40 minut na mojej tłustej cerze on się wchłania. U osób, które mają bardziej suchą skórę, to wchłonięcie będzie na pewno szybsze, ale to bym powiedziała, że jest taki krem o podniesionej zawartości fazy tłuszczowej. I ten kosmetyk, niektóre z Was być może określiłyby go jako krem, który ma tępą formulację, on się rozprowadza, ale rzeczywiście nie jest tak idealnie smarowalny, jak zazwyczaj kremy, gdy o nich myślimy. Troszeczkę, kiedy myślę o tej formulacji, przypomina mi się krem Nivea, albo troszeczkę może gdzieś ta konsystencja takiego balsamu do ciała Cien z Lidla, tego w ciemnym opakowaniu. Czyli coś, co jest emulsyjne, ale jednak jest dość treściwe i odżywcze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ochrony skóry przed mrozem, super. Przyznam, że jak go sobie nałożyłam pierwszy raz, bo ja nie wiedziałam, że to jest tak treściwa formulacja, nie wiem, nie spróbowałam go ani na ręce, ani nic, tylko tak, a to okej, nakładam na rękę, faktycznie taki dość treściwy, nakładam na twarz. Odważna jestem, nie jak przy cerze tłustej, trądzikowej. Rozsmarowuję i takie, o kurczę, to się będzie chyba świecić. I faktycznie, jak go zostawiłam sobie na skórze, był ten blask, był ten połysk, ale to się potem wchłonęło. Fajnie współgra z filtrem z tej samej marki Inimini. Ja cały czas filtr z Inimini z pigmentem uwielbiam, ubóstwiam, cały czas noszę, więc świetnie te dwa kosmetyki ze sobą współgrają. Nie było problemu z nałożeniem potem makijażu czy wybłyszczania się tego makijażu, więc ogólnie kosmetyk jako taki ochronny na zimę rzeczywiście mocno, mocno ochronny.
składzie tego kosmetyku znajdziemy olej z bawełny, masło tukuma, wosk kandelila, bardzo treściwe substancje, mocno nawilżające i ochronne, ale też korę świerku. I mam wrażenie, że ta kora świerku działa tak troszeczkę, jakby, że sprawia, że on po jakimś czasie się wchłania, nie zostaje to taka tłusta warstwa na skórze, tylko że ten kosmetyk jednak finalnie jest dobrze wchłanialny i nieobciążający. Kolejny krem, o którym chciałam Wam opowiedzieć, to jest Moistry dla skóry odwodnionej. I to jest w ogóle krem w pojemności 15 ml, bo Moistry ma dwie pojemności, i 50 i 15. Ja, ponieważ ten do skóry odwodnionej, to było po kwasach, ja trochę sobie za mocno skórę podrażniłam przy pierwszym podejściu do kwasów i potem chciałam coś, co będzie takie łagodzące, odbudowujące. Właśnie próbowałam alternatywy z Inimini, ten, który mój Adrian używa, czyli ten łagodzący, ale Inimini jest dość treściwe i niestety mi skórę zapycha, więc pomimo tego, że komfort był, to ja mam potem więcej niedoskonałości. No i pomyślałam, spróbuję Moistry. Wzięłam specjalnie najpierw 15, z racji tego, że to jest małe opakowanie, więc uznałam, że okej, no to spróbuję ja. Jeżeli mi się nie spisze, podrzucę Adrianowi. Jeżeli nie wiem, jemu się nie spisze, no to zużyję na ręce. Małe opakowanie na próbę. Słuchajcie, zakochałam się. Uczucie ukojenia, nawilżenia, ochrony skóry wtedy, kiedy były najmocniejsze mrozy, bo ja sobie podrażniłam tą skórę kwasem i potem musiałam poczekać na odbudowę tej skóry, a odbudowa nie następuje z dnia na dzień i podczas tej odbudowy jeszcze były te największe mrozy takie początkiem grudnia, więc już tego kosmetyku naprawdę zużyłam prawie całe to opakowanie, prawie całą tą 15 i w te największe mrozy on, pomimo tego, że się super wchłania, to uczucie ukojenia, nawilżenia miodzio, a pomimo tego, że on jest taki, on jest mocno nawilżający, może troszkę treściwy, ale nie taki jak ten, o którym Wam przed chwilą opowiadałam. To jest taki, no, lekko tłustawy, ale nie taki typowo tłusty. Ten ma bardzo komfortowe uczucie zapewnia, taki komfortowy film zostawia na skórze. On się wchłania, ale nie obciąża. W ogóle nie pojawiają się po tym niedoskonałości, więc po prostu cudo i ja cały czas sobie do niego wracam, bo mega miło mi się go używa właśnie w tę aktualną, chłodną aurę. To jest krem, który nie posiada dodatkowo kompozycji zapachowej. Pachnie dokładnie tym, co ma w środku, ale ten zapach jest przyjemny, nie jakiś narzucający się i w miarę szybko się ulatniający. Ma tutaj dodatek kwasu hialuronowego, więc to nawilżenie. Jest masło makadamia, które działa ochronnie, ale jest też ekstrakt z żeńszenia, czyli coś, co już troszeczkę działa tak ujędrniająco na skórę, poprawia przepływ krwi i limfy, dzięki czemu skóra jest taka bardziej napięta i wszystkie związki aktywne lepiej w niej krążą, także ogólnie i dla mnie, która chce działać anti-age i jeszcze dodatkowo, która musi tą skórę chronić, ale nie zapychać, świetna opcja. Właśnie z tego, co wiem, to Moistry stawia na to, by kosmetyki tej marki nie były obciążające. Nawet jeżeli mają być dla skóry dojrzałej, nawet jeżeli mają być dla skóry suchej, to jeżeli trafimy na taką skórę, która jest trudna w pielęgnacji, czyli dojrzała, ale z tendencją do zapychania, sucha, ale trądzikowa, no bo jakieś leki, bo nieprawidłowa dieta, no bo jakieś komplikacje hormonalne, to że wciąż te kosmetyki mają być niezapychające i naprawdę zminimalizowane jest to ryzyko komedogenności. Też z substancji wartych uwagi jest tutaj dodatek bisabololu, czyli tej substancji łagodzącej, która jest obecna w olejku rumiankowym i to ona odpowiada za właściwości łagodzące, ale w przeciwieństwie do olejku rumiankowego sam bisabolol nie będzie nas uczulał, bo to jest wyekstrahowana sama ta substancja łagodząca oraz, uwaga, oliwem. Oliwem to jest taki specyficzny emulgator, o którym Wam już kiedyś opowiadałam, możecie sobie sprawdzić, natomiast on ma takie właściwości jako jedyny emulgator dostępny na rynku, że dodatkowo skórę nawilża. Kolejny krem, który dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest Slavia. I to jest krem, który najbardziej polecałabym tym z Was, które albo mają problemy z cerą naczynkową i chcą te naczynka wzmacniać, albo dla tych z Was, których cera jest taka ziemista i potrzebuje troszeczkę takiego jakby kopa, poprawy kolorytu, ujednolicenia cery. Ponieważ jest to krem, który zawiera bogactwo witaminy C, ale także zawiera olej z krokosza, ekstrakt z kasztanowca, wyciąg z jeżyn o właściwościach nie tylko antyoksydacyjnych, ale również właśnie takich uszczelniających naczynka i niwelujących zaczerwienienie skóry. Ten ekstrakt z krokosza też troszeczkę będzie miał właściwości regulujące pracę gruczołów łojowych, więc sądzę, że te z Was, które na przykład borykają się z trądzikiem różowatym, mogłyby się z tym kosmetykiem polubić. A dzięki dodatkowi betainy, nie betainy kokamidopropylowej tego detergentu, tylko po prostu betainy aminokwasu, ma świetne właściwości nawilżające.
Jeżeli chodzi o opcje dla skór typowo tłustych, trądzikowych, które mają tendencję do obciążenia, które chcą działać mocno nawilżająco, które chcą działać regulująco na tą pracę gruczołów wojowych, może wspomagać niedoskonałości, ale chronić skórę przed wpływem czynników zewnętrznych, Biotox od Opcja Natura. To jest krem, który ma dodatek olejku lawendowego, który ma bardzo wysokie stężenie niacynamidu, więc ma tutaj co działać tak regulująco na pracę grup czołów łojowych zmniejszających łojotok, ale jednocześnie formulacja jest dość treściwa, nie jest tłusta, ale jest bogata, bardzo mocno nawilżająca, więc z jednej strony będzie to nawilżenie i nie będzie efektu wysuszenia skóry podczas tego wymagającego okresu, jakim jest zima, dla skóry, która jednak wymaga pielęgnacji, jaką jest trądzikowa czy tłusta. Wiem, że ciężko jest dobrać kosmetyki dla tego typu cery, dlatego wspominam o tym, że tutaj, jeżeli potrzebujecie takiego dodatkowego kopa substancji aktywnych, które regulują pracę gruczołów łojowych, to warto zwrócić sobie na Biotox, ale formulacja jest dokładnie ta sama, więc ten mogłabym rekomendować, a dla tych z Was, które mają po prostu tendencję do zapychania, ale może niekoniecznie muszą mieć substancje takie typowo regulujące pracę gruczołów łojowych, to Moistry. Moja skóra lubi totalnie oba. Formulacje są troszeczkę inne, więc to jest też kwestia tego, czyja skóra co bardziej lubi. Tutaj warstwa taka jakby ochronna skóry, ona jest niemal niewyczuwalna, ale troszeczkę jest. Tutaj wchłania się całkowicie, pomimo tego, że ma naprawdę bogatą formulację i w sumie on też jest oparty o oliwę, także duży plus. I na sam koniec coś typowo tłustego. To jest typowy tłuścioch. Więc nie dla każdej osoby on się spisze, ale czasami takie tłuste kosmetyki w okresie zimowym warto jest mieć w swojej kosmetyczce. Czy to po katarze na suche skórki wokół nosa, wokół ust, czy na narty, czy na sanki, na aktywności zimowe. Też coś, co możemy użyć nie tylko do twarzy, ale też na dłonie, na pięty, na łokcie, tam gdzie jest sucho, żeby móc posmarować. Tylko to nie jest typowy tłuścioch, że ma same emolienty, bo tu mamy wosk pszczeli, okej, czyli substancję taką naprawdę mocno okluzyjną. Mamy tutaj dodatek i oleju słonecznikowego, i oliwy z oliwego, okej, emolienty, ale to, co mi się bardzo podoba, jest propolis, czyli coś, co działa troszeczkę antybakteryjnie, więc pomimo tego, jeżeli macie na przykład zmiany trądzikowe, to można używać, próbować punktowo, albo nie powinno Wam to nasilić tych zmian trądzikowych, jeżeli zdarzy się, że potrzebujecie po ten kosmetyk sięgnąć. Ja na przykład tak obserwuję, że pomimo tego, że mam cerę tłustą i trądzikową, to ten tłuszcz mnie nie zapycha. Szacun. Jest tutaj też dodatek mleczka pszczelego i pyłku pszczelego. I w ogóle mleczko pszczele to jest taki hit. Uważam, że ono jest bardzo rzadko wykorzystywane w kosmetykach, bo to jest drogi surowiec, ale ogólnie warto jest na niego zwracać uwagę, bo ono super działa anti-aging. W ogóle mleczko pszczele to jest coś takiego, co pszczółki wydzielają z siebie i one po prostu tym karmią, jeżeli dobrze kojarzę, królową i larwy tych pszczółek, więc to jest coś, co jest bardzo bogate w mikro, makroelementy, witaminy, to jest po prostu no krem de la creme, najwięcej właściwości odżywczych, które pszczółki między sobą gdzieś tam przekazują i to właśnie można pozyskiwać, w ogóle to też można suplementować. I dlaczego to jest tak rzadko w kosmetykach wykorzystywane? Ja nie wiem i super i chyba za to ja po prostu tak ten krem Egyptian Miracle od Eveline lubię i dlatego ja Wam go systematycznie pokazuję, no bo on robi szał ciał na mojej twarzy. To jest tak prosty formulacyjnie kosmetyk, może nie każdemu on przypadnie do gustu, no bo taki tłuścioszek, ale kurczę efekt tej gładkości skóry, w ogóle takiego rozświetlenia, no widać, że ta skóra jest odżywiona, dowitaminizowana, no po prostu super, szapoba. Także to było kilka kremów, które bardzo chciałabym tej zimy wyróżnić. Dajcie znać, jakie kremy Wy aktualnie stosujecie, albo które miło wspominacie i chciałabyście polecić też innym dziewczynom, bo wiem, że wiele osób sprawdza nie tylko mój film, ale też rekomendacje w opisie pod filmem, w komentarzach i wymieniacie się między sobą też opiniami, doświadczeniami, co niesamowicie mnie cieszy, że mam tak wspaniałą społeczność wokół siebie. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję, dziękuję też za oglądanie tego filmu i widzimy się już niebawem. Zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić. Do zobaczenia. Cześć!